już wróciłam. Pogoda była okropna, jak szłam w ogóle cała zmokłam, bo mama mnie zawiozła, ale wracałam sama z buta i cała zmokłam, bo tak deszcz padał. No i nie wiem, co powiedzieć. Jutro też będę nagrywać taki jakby pierwszy cały dzień w szkole. Co ja miałam mówić? Okej, dobra. Chciałam wam pokazać tylko... Chciałam wam tylko pokazać mój plecak do szkoły. W tym roku mam taki zwykły czarny z Adidasa. Okej. Ten jest taki plecak. Już spakowałam prawie wszystkie zeszyty. Znaczy, mam tutaj dwa zeszyty. I jeszcze mam trzy na biurku, bo jeszcze muszę robię ten. Zaczęłam i nie skończyłam robić pierwszych stron w zeszytach. I zrobiłam tylko chyba w dwóch, co mam w plecaku. Albo w więcej chyba nie wiem. Cztery chyba zrobiłam zeszyty. I te dwa, co zabieram teraz, to już były zrobione, a trzy nie były, to teraz robię je. No i jeden już skończyłam z polskiego. No i w każdym zeszycie jest tak, że przedmiot, co nie, i takie kółko z takimi kwiatami czy coś. Nie wiem. A jeszcze w plecaku mam taki brudnopis, żeby tam coś pisać. No nie, no. Użyłam wody do plecaka. Zgadnijcie co? Zdarza się. Dobrze, że nie tak... Ty, jak tam... Ja pierdzielę. Dobrze, że założyłam te folie czy coś na ty. Daj. Wycieram tu jakoś tak, żeby nie było mokre. To wam pokażę piórnik. Patrzcie, jaki fajny mam. Jest taki milusi. Chociaż trochę mały jest, ale te najpotrzebniejsze rzeczy się zmieściły. To jest tak.
wróciłam już dawno ze szkoły. Dzisiaj miałam szkołę do 15:20. I teraz jem jogurta. I jak wróciłam ze szkoły, to pojechaliśmy na zakupy. Kupiłam parę rzeczy, to wam pokażę. Pokażę wam. Co to kurde? Pokażę wam, co kupiłam w następnym filmiku, co dzisiaj też będę nagrywać jeszcze. To więc tak. No i co chodzi o szkołę, no to na razie jest taki luz tak naprawdę, bo nie mamy żadnych zadań domowych, jeszcze podręczników nie mamy, ale chyba jutro dostaniemy. I też mam takie dodatkowe zajęcia z matematyki, polskiego, historii, fizyki i chemii chyba. To wiem, że z matematyki chodzę w piątki na siódmą. I jutro, akurat jutro jest piątek, ale jutro pani jeszcze zdecydowała, że nie. Tylko dopiero od następnego piątku. Z polskiego mam w środę na siódmą. No i z fizyki. Z fizyki, z chemii i z historii jeszcze się dowiem, bo jeszcze nie wiem kiedy. To więc tak. I w ogóle zmieniliśmy, znaczy jest inna pani od matmy i taka miła, taka no miła, fajna jest, fajniejsza od tamtej, co była w siódmej klasie, ale niby słyszałam, że jakby źle tłumaczy, ale to jeszcze zobaczę. No, jeszcze nie wiadomo, nic się jeszcze nie uczyliśmy z nią. I co jeszcze? No i ogólnie fajnie było. Taki luz, tak normalnie było, jak na zakończeniu, jak pod koniec roku szkolnego też. Za bardzo nic nie robiliśmy. Tak samo jest teraz. No ale oczywiście jak dostaniemy już podręczniki, to już zaczniemy. No już zaczniemy ten. No. Uczyć się. No. No i chyba to wszystko, co mam wam. Nie wiem, czy słyszycie telewizor. Ale to wszystko, co mam wam do powiedzenia. I tak naprawdę to wszystko w tym filmiku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Nie wiem, kiedy ten filmik wstawię. Muszę gdzieś tak do tygodnia na pewno wstawić. Albo góra do dwóch. Chcesz powiedzieć cześć? Chodź. Chodź, powiesz cześć do widzów. O! Kropek! Cześć! Co tam? A ty? Ty chcesz powiedzieć cześć? Ty? Niedobra? Chodź. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał, jeśli nie subskrybujecie. Cześć, zrób tak. Dobra.